Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy Wam za okazane wsparcie i zaufanie. Materiał jest przeznaczony dla osób dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy, suche żarty, czarny humor oraz poruszać trudne lub nieprzyjemne tematy. Oglądasz na własne ryzyko. Dzień dobry, ja jestem Tomek, to jest Naturalne 20 i odcinek 38 naszej kampanii dedeczkowej. A w poprzednim odcinku drużyna poznała Nawitasza. Nawitasz poznał drużynę i razem ruszyli do kopalni. Okazało się, że w kręgu druidzkim, z którego pochodzi Nawitasz, jest też narzeczony Maeve i brat Beryl w jednej osobie. Także było... Śmiesznie, było fajnie. Wróćmy do tego, po co się tutaj zebraliśmy. Kochani. Z tej ciemnej, czarnej szczeliny wylatuje biały, półprzezroczysty kształt. Poproszę was wszystkich o inicjatywę. Czy ktoś z was jest... czy ktoś z was ma alert? Nope. Ale tak jak to, jaki by też. Nie, ale mam Feral Instinct. You have advantage on initiative rolls. Also, if you are surprised at the beginning of combat, but not incapacitated, you can act normally on your first turn. Dobrze, super. Ale to Maeve będzie mogła... Chyba musisz rage'ować, żeby to zrobić, nie? Chyba nie. No nie, no to nie miałoby sensu. No, może mylę z inną umiejką, gdzie musisz zrage'ować, żeby się aktywowała. Bo wiesz co, danger sense może być jak jest rage. No ale feral... Jezus, 1 i 3, co... Aha, nie, to dwie różne osoby, okej. Okay. Ale piękne wyniki, to naprawdę. Tak słabo. Kurwa, Jezus. Moja kostka się odbija od mojej Beryl. Zepsułeś to. Ja... Zepsułeś to, Boże złoty. Respectable. Dobrze, 20-16, okej. Okay. Dobra, to ja sobie jeszcze tutaj rzucę. Czy to się tak? Sprawdźmy sobie. Roll normal. 19. Okej, okay. W takim razie najpierw jest Maeve. Wylatuje jedna taka istota, duch kobiety z jednym okiem, które patrzy w waszą stronę. Najpierw patrzy na ciebie, Lyra, bo jesteś pierwszą osobą, która stała przy tej szczelinie, która rzuciła ten kamień tam. Maeve, co robisz? Maeve po prostu tak trochę z takim ja pier... co się dzieje? Ale od razu też wpadnie w Rage'a i idziemy najpierw. Najpierw odpalę Rage'a, jakby mi się przestały pop-upy w tym pobliżu. Najpierw Rage, więc oznacza również Wild Surge, nie co? Wild Hello? Surge. Hello. Roll table. Roll. 7. Czy powinniśmy być dalej na mieście, czy w kopalni kanionie coś się powinno dziać? Nie, generalnie to jest tylko taki mały przerywniczek. Tutaj nie będziemy potrzebować mapy, bo przeciwnik jest jeden. Dobrze. To nie jest... prawdopodobnie na Banshee za bardzo to nie będzie działać. Mam difficult terrain dookoła siebie. No nie, nie zadziała to na tego ducha, to prawda. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie uprzykrza przyjaciołom tego. W sensie to działa tylko na enemies. Super. Dobrze. Czy ty, okej, zrage'owałaś, to jest bonus akcja. To jest bonus akcja, no i w akcji myślę, że
Wykonam... Może Reckless Attack. Mhm. Wyprintuję od razu. Recklessu ataku. Recklessu atak i Glaive to pierwszy atak z Reckless Advantageo. Wow. Przydał się na advantage. Przyznaj. 16, słuchaj, 16 trafiasz. Zrzucaj wrażenia. Okej. Okay. No, damagio. Normal. 14. 14, dobrze. To jest magiczne. Zmienili tutaj coś, co to No i jeszcze okay. jeden atak mam. Mm-hmm. I on dawaj. Też jest, z Reckless jest na całą turę, jeśli dobrze... Mm-hmm. Tak. Jeśli dobrze kojarzę, więc to również jest advantage. Uff, nice, jest 29. I damagio. O, to było smutne. 8 slashing damage. 8, dobra. I ustawiam się tak, żeby być jakoś mniej więcej jakby trochę osłaniać jednak grupę, żeby trzymać węszli bardziej na sobie niż żeby nie atakowała innych. Okej. Okay. Ona robi takie, wiesz, kółko. Możesz jeszcze raz zaatakować, jeżeli chcesz, bo ona się oddali od ciebie. Don't mind. Pytanie, czy chcesz? Dobrze, to atakuj. I ten Reckless chyba dalej działa na reakcji, tak. czy nie? Tak, do tak. początku twojej następnej tury efekt Recklessa twojego działa. Super. Nice. A co dobrze. Solidnie. Walnięte. Solidnie. Dobrze. Słuchaj. Ona przelatuje przez każdego z was, przez każdą z was. Czujecie, jakbyście weszli do lodowatej wody. Serce na chwilę się zatrzymuje. Skóra pokrywa się szronem. Sopelki lodu, które się gdzieś gromadzą pomiędzy palcyma, zaczynają się osypywać na ziemię. Wszystkich was poproszę o, moi kochani, Constitution Saving Throw. No szału nie ma, szału nie ma. Okej. Dobrze. Mateuszu, rzuć sobie jeszcze, rzuć sobie mój kolego, rzuć sobie kasetką. Okej. Okay. Jak coś to ja rzucam dwa razy, bo zapomniałam, że saving throwy są osobno, w sensie, że nie wybiera się. Mhm. Dobra, ja już coś wiem. Słuchajcie, przeraźliwy krzyk, jakby obdzierano tą istotę z życia, ze skóry, dudni wam w uszach. Ci, co zdali, czyli wszyscy oprócz Liry, otrzymują... otrzymują 12 psychic damage. Lira. Moment, kiedy ta istota, wiesz, zakręciła kółko, obróciłeś za nią wzrokiem, pojawia się przed tobą. Jej oko wpatruje się wprost w ciebie. Przez chwilę widzisz swoją ciotkę. Spada na nią kamień. Czujesz, wiesz, 2-3 uderzenia serca? Przewracasz się. I spadasz w dół. Masz 0 punktów życia. Kto jest następny w kolejce, kochani?
Combat is not started. Jak coś? Begin. God damn it, dobrze. Widziałem, że było nie started. Jest na stronie już patrzę. Wszyscy jesteśmy dwa razy oprócz Nabitasza. No i Tasa, no bo... Czyli jest tak. Jest Maeve, jest Banshee, jest Lyra, który... Teraz już patrz... Zero hit points, dobra. Tak, spada w dół. Jest Berego, jest Nawitasz, jest Beryl. Czyli ja? Tak. Ona jest tam, nie? Tak, stoi, patrzy, tak? Krzyczy. To po prostu wyciągam kuszę i pakuję w dziada. Mhm. Trafiasz? Nie? Trafiasz? Jak? 27 punktów obrażeń? God, what the fuck? Aha, bo ty masz tą, sharpshootera jeszcze. Fucking hell. Dobrze, słuchaj. Strzelasz tym pociskiem, trafia, wiesz, w czaszkę, ten duch się rozłamuje na kawałki, od tego miejsca, gdzie ten bełt przeleciał, rozchodzą się takie linie po całym ciele, po chwili ten duch patrzy i prysnął. Zatem, a Miłosz też prysnął, tak? Albo i nie prysnął. A, czy ja dobrze zrozumiałam z opisu, że Lyra wpadł do tej dziury? Tak, Lyra wpadł do dziury. No, nie wiem, czy tam Miłosz tam wraca, nie wraca? Wraca, dobrze. Miłosz, masz jeszcze ruch, masz atak, co robisz? Jesteś wyciszony, mordo. Rozumiem, że duch się rozpadł, tak? Tak, duch się rozpadł, zniknął. Okay. Mówiłeś, że Lyra spada? Tak, wpadł do dziury. Well, okej, okay. Skaczę za nim. Dobrze, następna osoba. Co jest następne? Bo ten kombat tutaj wygląda tragicznie, ja nie wiem. No właśnie coś było. Nie dodały się postaci, ja wiesz, do kombatu. Właśnie, ale jestem na końcu, bo rzuciłam jeden. Tak, więc... Kasia jest na końcu, bo rzuciła jedynkę. Pobrego byłeś ty, Nawitasz. Czy zagrożenie w sensie tego ducha minęło, tak? Tak. Rozpadł się na kawałki. Skaczę na dół i robię Wild Shape'a w Giant Eagle'a. Dobra. Tak, żeby tak pikować za nimi, żeby jak coś to ich złapać. Jasne. Jaką prędkość ma Giant Eagle? 40, 90, 60? 90, 80. Leci dobrze. Szybciej niż się spada w turze. Okej. Okay. Giant Eagle jest large? Large Beast. Dobra. Na górze się zmieścisz. Nie wiesz, co jest na dole. Beryl. To ja lecę. Szczelinę i jestem smolny jak coś. Okej. Okay. Mamy 40 stóp tego latania. Dobrze. Maeve? No... Nie, mam trochę wyboru. Skaczę też za nimi. A powiedz mi jeszcze, czy widzę dno tej szczeliny? Nie widzę, nie. Czy... Ja bym się spróbowała w sumie tym moim... Jakby, żeby nie spadać prosto w przestrzeń, której nie widzę, żeby się Bisento po prostu jakby osuwać po tej, po ścianie trochę, nie? W sensie, żeby się spowalniać trochę, okay. Wiesz, ten spadek, nie? Dobra, rzuć sobie w takim razie na siłę. Atletyka.
Czy będziesz, wiesz, czy utrzymasz, wiesz, to... No dobra, niech będzie. Spadając, wiesz, tu się złapiesz jakiejś półki, tutaj się, wiesz, na tej broni, tą broń gdzieś tam wbijesz w ścianę, będziesz się zsuwała po tej skalnej ścianie. Brego, lecisz. Chłód, wiatr bijący spod spodu, uderza cię w twarz, czujesz zapach grzybów, pleśni, ziemi, zapach kamieni. Rzuć sobie Dexterity Saving Throw'a. Czy jest opcja, że jeżeli na przykład będę widział, że się zbliża dno albo coś tego typu, wykorzystać mój Grasping Arrow, który tworzy te bramble, żeby sobie stworzyć takiego krzaka, na którym będę lądował? A powiedz mi, od kiedy Brego widzi w ciemności? Mówi, że jakbym widział. Jakbyś widział, to możesz sobie spróbować zrobić ready action, wiesz? Ale jest szansa. I zobaczymy. A ten kamień, co wrzuciłem? On nie świeci już. Jest szansa, że usłyszę upadające ciało Liry pierwsze, więc jak usłyszę trzask na ziemi, to od razu strzelę pod siebie w locie. Okej, okay, dobra, tu wiem, co będzie robił Brego. Co do kamienia świecącego, mówiłem, że światło jest pochłaniane. Więc Lira, ty byś to widział, że to, wiesz, zgasło i wiesz, to, że on tak do góry poleciał, no to już był ten duch, który leciał, nie? No to 13. 13, okej, okay. Pomyślimy, co z tego wyjdzie. Navi. Tak. Ja bym widział to tak. Rzuć sobie, bo teraz tak, ty u góry się zmieścisz tym ptokiem latającym, no. Ale im niżej, tym gorzej. I ja to widzę tak, rzucasz sobie tutaj dexterity checki i pozwolę ci się przycisnąć tym orłem. Dobrze. A jeżeli ci się nie uda, będziesz dostawał obrażenia. Dobra. No to Eagle ma 17 dexa plus 3, więc będę rzucał po prostu 20. Rzucam. Dobra. 20 tam była blisko, 17. Dobrze, pierwszy masz zdany. Zaczynasz się, wiesz, zbliżać do Liry. Igun ma widzenie w ciemności? Chyba nie ma Dark Vision. Nie ma. Okej, okay. No to może bardziej na słuch próbujesz coś, wiesz, zrobić. Może jak wiatr się unosi. Ma advantage na te... Czyli ma straight role na patrzenie. Incense. Rzucaj kolejne. Teraz jest stopień trudności w górę. Okej. Już. I kolejna dwudziesteczka. Proszę bardzo. Nie udało się. 5. Okay. Słuchaj, 14 bludgeoning damage. Dobrze. Uderzyłeś o jakąś skałę, wiesz, gdzieś przeszyła ci skrzydło, kawałki skały zaczynają się, wiesz, osypywać w dół. Dobrze. Jeszcze teraz, rzuć sobie jeszcze raz, zapytam się teraz Beryl. Beryl, co ty robisz? Bo zakładam, że lecisz w dół, ty widzisz w ciemnościach, o ile dobrze pamiętam. 10. Powiedz mi, co będziesz chciała zrobić? Czy masz jakiś pomysł na to? No generalnie widzisz, że... Jak spada? Dalej, czy on... Jest w tym momencie, myślę, że jest poza zasięgiem twojego wzroku. Bo ty widzisz w ciemności, ale widzisz w odcieniach czerni i bieli. Natomiast no, jakby do tej odległości, do której jesteś w stanie w takiej ciemności widzieć, nie? Czyli pewnie z 90 stóp. Może 120. I nie widzę go w zasięgu mojego wzroku. Myślę, że nie. To moment, muszę sobie...
Dobrze, to w bonusowej akcji chciałabym zrobić Misty Step jak najdalej mogę. W sensie w dół. Okej. Dobra. Robisz widzę tego to? Misty Stepa. Będziesz widziała, już Naviego. A on goni Lirę. Nie? Goni tego Lirę. Myślę, że Liry jeszcze nie zobaczysz. Widzę, że jest za duży. Tak. To czy Navi ci przesłania ci, wiesz, jakby patrzenie. Ale widzę, że on się tam gdzieś przyciska i tak, ma rany. Tak, no uderzył przed chwilą w skałę jakąś. To chciałbym rzucić na niego Reduce w takim razie, żeby go zmniejszyć, żeby się zmieścił w tę szczelinę. Uuu, nice. Dobra. Oh, nice. Jeśli rzuć mogę, sobie jeszcze raz tą D20 z Advantage. Okej, okay, dobra. Nie ty, Beryl, tylko Navi niech sobie rzuci. Okej, okay, ja znaczy chciałam do niego krzyknąć, żeby się jakby przed tym, wiesz, nie bronił, tylko po prostu tak, wiesz, jakoś, nie wiem, zawiadomić go, że się to stanie. Bądź mały! Puu! Mieszczę! O, świetnie, no, 16, nie, nie 16. Plus 3. 9, 3, 12. Dwa, co? 9 plus 3, 12. Aha, bo to ci zsumowało wynik. O jest, dobrze. Tak. 12, słuchaj. 12. Dobra. Słuchaj, usłyszałeś to? Wiesz, ściaśniłeś skrzydła jeszcze bardziej, na tyle, na ile byłeś w stanie. Wiesz, czujesz, jak twoja postura się zmniejsza, jak świat robi się większy, jak ten wiatr zaczyna mniej na ciebie wpływać. I jesteś w stanie dotrzeć do spadającego Liry. Ja ci dam jedną szansę na złapanie go. Będę potrzebował Dexa od ciebie, Ringedon, żeby go złapać. Lecimy. Dexik. 19. 19. Słuchaj. Łapiesz go i to jest moment, w którym, wiesz, już się zaczynasz cieszyć. Tak, złapałeś go, nie uderzył w ziemię. Ale to jest też ten moment, w którym wiesz, że zostałeś zredukowany. I nie masz tyle, wiesz, tyle siły i pary w skrzydłach ze wszystkim, żeby, wiesz, wyciągnąć was do góry. Oboje uderzycie o ziemię. Uderzacie w kości, którymi jest pokryta podłoga. Słyszycie, jak łamią się pod waszym ciężarem. Lira będzie miał dwa fejle, bo dostanie obrażenia w tym. Natomiast w tym momencie założę, że jakby jest twoja tura. I ty też uderzysz o ziemię, też dostaniesz obrażenia, natomiast będziesz pierwszy, bo jesteś przytomny w tej chwili. No dobrze, dobrze. No to ile tych obrażeń? Słuchaj, ja myślę, że za całość to będzie tak. 15 bludgeoning damage. Dobrze, więc spada mi forma zwierzęca i przechodzi na mnie jeszcze 3 punkty obrażeń, więc mam 57 teraz. Okej. Okay. No i tak. Wstaję. Otrzepuję się. I korzystam ze swojej bonusowej akcji. Balm of the Summer Court. I niech będzie, że zużyję tutaj. To są D6. No to niech będzie 6D6 na leczenie Liry. Nice. Dodatkowo Lira dostajesz 6 temporary hit pointów. A, nie, czekaj.
spend a number of those dice equal to half your druid level or less. Dobrze to czytam? Tak. Tak, więc mogę użyć co najwyżej 4. Więc zrobimy to jeszcze raz. 4. I to jest 15 plus 4 temporary hit pointy. Więc to czyli w jest... sumie masz 19 punktów życia ma, tak? I z czego 4 to są temporary hit pointy. Tak jest. Dobra. To jest pierwsze, co zrobiłem. Czy ocknął się? Tak, tak, tak. Dobra. Więc drugie, co robię, to rzucam spela z piątego levelu. Conjure Elemental. I przyzywam Fire Elementala, który rozświetli nam cały ten, całą tą ciemność tutaj. Dobrze. Do tego, co widzisz, jeszcze wrócimy. Tymczasem na górze leci Brego. Brego, poproszę cię o Dexterity Saving Throw. No dobrze. No pięknie, nice. Słuchaj, przecisnąłeś się przez jakąś szczelinę, wiesz, złożyłeś się jak pływak, który chce, wiesz, wskoczyć do basenu. Tylko te, wiesz, huk, szum, dźwięk tych skał, które mijałeś w tym momencie, wiesz, huczy ci w uszach i widzisz ten rozbłysk światła na dole. Dlatego, że masz naturalną 20, pozwolę ci, wiesz, zareagować tak, jak chciałeś i zrobić te mambo jumbo śmieszne. Oczywiście. To zużywam w takim razie mój jeden rzut Arcane Shota. To. Musiałem to zużyć w ten sposób, żeby mi zużyło... Zużyte. Dobrze. Dobrze, i teraz tak. 2d6 za każdy, 10 stop. No, niech będzie. Damy troszkę mniej. Słuchaj, 23 punkty obrażeń. Zużyłeś ten Grasping Arrow. Niech będzie, że o połowę ci zmniejszy obrażenia. Ten, wiesz, burz tam rozkwitnie. Uderzysz w niego, wiesz, to się połamie pod tobą. Ty się tam, wiesz, gdzieś pocierasz. Uderzysz o ziemię. Beryl, ty widzisz to światło, które tam rozbłysło na dole, jakby ktoś rozpalił płomień, Maeve, a ty się zsuwasz po tej ścianie, a powoli, stabilnie, nie musisz tutaj rzucać, bo miałeś dobry rzut na siłę, korzystasz z jakichś narzędzi, więc myślę, że będzie okej. Lyra, łapiesz oddech, widzisz Naviego, który, wiesz, przyłożył tam rękę gdzieś do klatki piersiowej, ten elemental ognia, który rozświetla tą jaskinię. O, to było niespodziewane. Co się stało? Gdzie... Rozglądam się, patrzę, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Pamiętasz, jak masz na imię? I się tak rozglądam. Tak, pamiętam. Co tutaj do Emga jest pytanie, co... Dookoła. Słuchaj, się widzę. Pamiętasz, że spojrzałeś, dosłownie masz wrażenie, że spojrzałeś śmierci w oczy. Spadłeś w dół, tu się ocknąłeś, tak jakby uderzenie wyrwało cię z tej ciemności.
widzisz, wiesz, ten pomarańczową łunę, która się rozbija o skały. Widzisz czerń, która połyskuje delikatnie. Czuć zapach ziemi, kości, stęchliznę. A widzicie, teraz jak się tak rozglądniecie bardziej, widzicie wokół was na ścianie długi na 30-40 stóp wężowy kształt. Chociaż to nie jest wąż, tylko bardzo długi, chyba rybi szkielet, jakby ości, które są wygięte po prostu w jedną stronę. I na końcu, tuż przy tunelu, leży ogromna wężowa czaszka. Bez skóry, same kości. Czy ja słyszałam coś o takim stworzeniu, widziałam, nie wiem, w książkach, cokolwiek? Słuchaj, rzuć sobie. Ja myślę, że to będzie arkana. Ja sobie rzucę jeszcze Healing Hands i się uleczę. No, apply mi to. Dobrze, ja sobie tutaj... To jest end combat. Ja tak się podnoszę i tak... Czy można prosić trochę światła? Jest dużo tam, światła od tak, Fire Elementala. Tam jest Elementala. A, pojawił się ten Elemental, super. Tak, tak. Dobrze, to teraz tak. Dobrze, Navi jeszcze nic nie widzi. Ja sobie szybko sekundę rzucę. Rzuć sobie. Ja bym tutaj teraz jeszcze potrzebował sobie złapać Compendium, D&D Beyond, Monsters. To jest Fire Elemental, tak? Tak, to jest 5 Challenge Rating. Dobra, to chyba będzie to w takim razie, jak ja bym to tutaj dał. Uff, to jest large, nie? Tak. Ale on się może squeezeować nawet przez jednego incha. Mhm. Okej. Kocham łączenie języka polskiego z angielskim. Squeezować przez jednego incha. Jak jeszcze się nie bijemy, to mogę sobie jeszcze zużyć akcję, żeby sobie coś jeszcze tam dorzucić. Tak, znaczy to wy się tutaj nie wiesz, czy wy się będziecie bić, nie będziecie się bić, no, kto to wie. Ale teraz nie ma walki, więc mogę... Tak, teraz nie ma walki. Jeszcze potrzebuję Maeve tutaj wrzucić. O. Dobrze, powiedzcie mi, czy wy widzicie teraz coś? Kopalnia Kanion. Tylko troszkę. Tak, Kasia. Ja nic nie widzę. O, teraz widzę. Dobra, już troszkę. To teraz tak. Moment. Trochę widać. Widać albo nie token. Widać. Light. I teraz on rzuca Dim Light na 60 stóp i Bright Light na 30. Update token. I teraz powinniście widzieć więcej. Korytarz, tylko taki trapez widzę. Tak, no i dobrze. I tak ma być, kochani. Ja widzę na 120 stóp. Ale to jest korytarz, to ty nie widzisz więcej. Widzisz ścianę. No ale co, są jakieś drzwi czy coś? Już tłumaczę. Wpadliście. Tu jest bardzo dużo kości. Ludzkich, krasnoludzkich, innych różnych dziwnych istot, które prawdopodobnie można by było przestać strzelać Eldritch Boltami tam, Kasiu. No ale ja mierzę, w te inne pomieszczenia. Nie widzę po prostu. Widzicie mnóstwo tych kości. Taki wręcz kopczyk, który jest umieszczony po środku tego ogromnego szkieletu węża, który się zakręca jakby w tym pomieszczeniu, w tej... To chyba można to tak nazwać, po prostu w tym pomieszczeniu, w kopalni. Pomieszczenie samo w sobie jest wykonane raczej ludzką dłonią, krasnoludzką, ludzką, cywilizowanej istoty.
widać równe ściany, są jakieś chodniki. Po środku tych chodników, pomiędzy nimi jest taka wąska szpara, którą płynie woda. Gdzieś tam w głąb, więc słyszycie to delikatne szuranie, szumienie wody. I ten łeb tego węża, który nieruchomo leży, nieżywy, rzuca tylko złowrogie cienie w tym momencie na ściany. Nic więcej nie widzicie, nie słyszycie. Ja chciałbym wyjść za winkiel i jednak zobaczyć, co tam jest. Dobrze, w którą stronę chcesz się udać? No tu, gdzie jestem, w lewo. Jakby jest gra zapauzowana, więc nie mogę przesunąć się sama. Teraz. Miejcie się wszyscy na baczności. Duchy są tutaj bardzo niespokojne. Widzę coś. I tak. To światło, które rzuca ten elemental, a ty, Beryl, dodatkowo, twój wzrok jest lepszy. Nie podchodźcie zbyt blisko żywiołaka. Token Beryl stoi w żywiołaku. Mogę być... Nie, no, nad to nie jest dobry pomysł jednak, pofrunąć nad żywiołaka. A czy ja mogę mieć kontrolę nad żywiołakiem jeszcze? Tak, już tutaj pa-pa-pa-pom. Czekaj, czy ja to mogę zrobić jakoś sprytnie? Identity. Friendly, to jest jedna rzecz. Appearance, vision, resources. I... Fire elemental. Jedna rzecz. Poczekaj, to muszę teraz zrobić tak. Compendium, Monsters. Muszę go wrzucić do aktorów. Ok. Pozwolicie, że go niestety wydupię na razie. Tu Configure Ownership. Kamil Owner. Save. Teraz jeszcze zrobimy tylko światło. Token Light. 10.30. Update token. Ok. Powiedz mi, czy możesz nim ruszać? Tak. Dobra, no to super. To cofnij sobie tam o jedną kratkę. I teraz tak, Beryl. Nie, to on światło... tutaj stoi, żeby nikt obok niego nie stał, bo wtedy okay, zostaje się. Dobrze, nie ma problemu. Ten Fire Elemental, wiesz, ten ogień huczy ze środka, jak z pieca hutniczego, odbija się i rezonuje od ścian. Macie wrażenie nawet, Nawid, to widzisz, że skały obok niego płoną delikatnie. Ten węgiel, który znajduje się tutaj gdzieniegdzie w ścianach, on zaczyna się tlić. A ty, Beryl, widzisz na końcu jakąś zgarbioną istotę, która powłóczy nogami i moment, kiedy tylko ten elemental się tam pojawił, wychylił delikatnie zza rogu. Widzisz, że to coś obraca łeb w waszą stronę. Zaczyna charczeć, zaczyna poruszać się w stronę, w której jesteście teraz. Kiedy oni tam wyglądali, żywiołakowali w ogóle, ja użyłem Animating Performance, żeby ożywić rapier i mu daje polecenie, żeby leciał za mną i mnie osłaniał, więc mój rapier będzie za mną. Ten twój rapier, tak? Okej. Okay. Znaczy nie ten magiczny, bo ja mam dalej ten, z którym wyruszyłem do Helii. Dobra. I on ma staty wtedy, też je wyprintuję, bo to jest część umiejętności. Dancing item, usability. Mm-hmm. O, tylko on ma dalej 55. Jest wyprintowany? Jest wyprintowany. No, to tak to sobie wygląda. I on będzie za mną leciał. Czy nie jesteśmy jeszcze w kombacie, bo wtedy rzuciłbym jeszcze na niego light. Nie, jesteście w kombacie. No to rzucę jeszcze na ten rapier light. I już w ogóle mamy źródeł światła. Dość. Zobaczę, czy mogę swój token zaktualizować.
Olajda. Przecież mi tnie ten Foundry. I nie. To miło. Must be nice. No dobra, to pytanie, co robicie dalej? No, czy działamy bez inicjatywy, czy z inicjatywą? Ja myślę, że możemy sobie rzucić inicjatywę. Raz jeszcze? Poproszę, tak, rzućcie sobie, ja rzucę tutaj za tego żywiołoka. Żywiołak działa zaraz po mnie. A, okej, okay, dobrze. To rzucimy mu, no, mógł działać samo, działa zaraz po tobie, dobrze. Czyli będzie... Dam mu dwójkę, ok? Bo to się wtedy ustawi ładnie. Dobrze, jeszcze tu mi brakuje kogoś chyba. Raz, dwa, nie, trzy, czekaj. Cztery. A nie, Elemental jednak ma swoją własną. Moja kulpa. 23, 23. O Jezus, co tu tak jasno? Wasze tokeny są tak rozświetlone. Piękna sprawa. Dobrze, to jeszcze kogoś brakuje. Liry brakuje. Nie, już rzucam. Strasznie powoli mi się przełącza między zakładkami. Mmm, 24. O, naturalne 20. Piękne to było. Nice. Dobrze. W takim praktyka razie. Pokazuje, że nie mogę pozwolić, żeby ktoś przede mną zadziałał. Dobra, ja im tutaj rzucę, żebyśmy zobaczyli sobie, gdzie one będą norma. A to jest... Dobrze, Lira, ty będziesz pierwszy. Ja będę nimi grupowo tutaj grał, żeby tutaj już się nie rozdrabniać na jakieś takie rzucanie i przerzucanie tego. No dobra, to... Zrobię jeszcze jedną rzecz. Skoro ja zaczynam i idziemy już dalej inicjatywą, to ja zrobię tak. Rzucił. Nie wiem, czy to już jest nekromancja. Animate object. Okej, okay, no możesz jakieś, możesz te kostki tutaj, co są... Tak, nie będą się składać w szkielety per se, tylko będę ożywiał chyba pojedyncze kości. Najlepiej udowe. Więc będzie kilka czaszek, kilka udowych kości i będą lecieć i będą dudnić o te inne szkielety, także wyjaśnią sprawę między sobą. No i ustawiam je w kolejce za żywiołakiem i daję im polecenie iść za żywiołakiem i się nie poparzyć. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Fire Elemental. Co ma robić Navi? W Primordialu rozkazuję mu, aby szedł i szukał zagrożeń. Więc on sobie idzie tu. I tutaj już nagle, ja nie widzę jego oczami w sumie. Mhm. Na pewno zobaczy te szkielety u góry, nie? Są u góry jakieś szkielety, nie widzę. A dobra, teraz widzę. A, no to tak, jak widzisz szkielety... postacią wejść sobie, nie? Będziesz dobra, widział. Dobra. No jak widzisz szkielety, to ja mówię, atakuj każde zagrożenie. No dobra, tak będzie robił. Więc on ma 50 stóp. Więc o, on tam raz, dotrze. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Słuchaj. Ta ogromna masa ognia przesuwa się wzdłuż tego korytarza. Wy widzicie trochę przerażającą, a trochę magiczną scenę. Kiedy ten żywiołak się przeciska przez ściany, one niemal płoną. Kawałki węgla rozżarzają się, rozpalają i gasną. Woda, która płynęła jeszcze przez chwilę tak dość wartko w tym miejscu, widzicie, że paruje i słyszycie to syczenie wypalanej wody, wypalanej pary, która niknie w przestrzeni. I po chwili słyszycie tą scenę walki,
czy tam widzicie bardziej może, jak żywiołak zaczyna się bić z tymi szkieletami. Słuchaj, on jest pierwszy, więc proszę cię bardzo, niech sobie tutaj rzuca. Mam rzucić za niego, czy ty będziesz rzucał? Rzucam za niego. On ma plus 6 do ataku. Tak, ma multi-atak, ma fireform. Tak, więc pierwszy atak to jest 20 do trafienia. Mhm. 2 do 6 plus 3. Mhm. No, to trafia. 2d6 plus 3 to jest 7 punktów obrażeń, fire. Drugi atak to jest kolejny 20 i to jest 2d6 plus 3 i tym razem jest to 11 punktów obrażeń. Mm-hmm. Więc podpalam też te szkielety. Mm-hmm. Przy każdym ataku touch one się podpalają. Mm-hmm. I one muszą zrobić akcję, żeby ugasić ten płomień, albo dostają D10 fire damage na początku swojej tury. Okej, okay. Dobra, wszystko jasne. Słuchaj, dwa, wiesz, jeden został złapany tą ognistą łapą. Pum. Rozsypał się na kawałki. Drugi został podniesiony i uderzony, wiesz, o ziemię. Też się rozsypał na kawałeczki. Słyszysz cały czas, Navi, jak ta woda pod tym fire elementalem gotuje się wręcz. Dostaje obrażenia tak. Za to, za przechodzenie przez wodę. Jeden obrażeń za 5 stóp. Przechodzenia tak, przez wodę. Dobra. Ja mu tu odliczę 6 na razie, dobra? O kurwa, nie 106, tylko minus 6. Ajajaj, zrobiło się nieprzyjemnie. No dobra. No. Dobra. No to jeszcze każdy, kto go będzie atakował, dostaje też obrażenia jak coś. Dobra, Beryl. To ja pójdę trochę. Dobra, widzę tego ziomka, no nie? Mhm. No to Eldritch Blast. Niego. Dobrze. Dawaj. Ile tam tych ataków jest? 2. Trafiasz. Mhm. Aha, nie mogę tu zrobić. A nie, nie, damy. 11 pierwszego. Mhm. Drugi to jest 18, więc pewnie też trafia. Mhm. 8. Dobra, super, fajnie. Bardzo elegancko. Słuchaj, rzuciłaś to zaklęcie, wiesz, te dwa pociski lecą, zbijają się w jeden większy, uderzają w tego szkieleta, rozsypuje się na kawałeczki. Słyszycie tylko, jak te kości odbijają się od ścian, wygrywając jakąś mroczną, nieprzyjemną muzykę. A następna osoba, Maeve. Trochę nie wiem za bardzo co zrobić, bo tutaj stoi ten elemental w korytarzu, więc ja myślę, że Maeve że Maeve przejdzie się kawałek tutaj, żeby zobaczyć, czy coś nie... jakby z tego korytarza, czy coś nie będzie chciało nas zaatakować, czy... Mhm. Czy nie wyjdzie na nas. I... aktualnie
zakładam, że ja widzę tych tutaj, tych... Widzisz takie szare cienie, które się tam przesuwają. To, że widzisz je czarno-białe, to znaczy, że masz Dark Vision i że nie masz źródła światła. Bo tak działa Dark Vision, jak nie ma światła w ogóle. Myślę, że jeśli nie, też nie... Nie chcę się za bardzo odsuwać od drużyny, żebyśmy się nie rozłączyli. Więc po prostu przygotuję akcję, atak. Gdyby coś podeszło od tej strony. I czekam po prostu, co będzie robić reszta drużyny. Dobra, kolejna osoba. Dobra, ja bym Brego. Chciał się wysunąć, tak żebym coś widział bardziej. No proszę cię bardzo. To może tu w to miejsce. Tam widzę jednego kościotrupa? Tak. No to... Strzelajem w niego. Strzelaj. Pierwszy rzut. 17 trafia? Trafia. No to 24 obrażenia. Uderzyłeś prosto, wiesz, w głowę. Roztrzaskała się na małe kawałeczki. Bełt utkwił w ścianie. No ale stąd nie widzę już nikogo innego, więc... Było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze mogę jedną kratkę do przodu podejść. I to tyle. Dobrze. Navi. Tak. Co robisz? Ja. Podchodzę sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ja nie mam Dark Vision, to nie. 5, 6. Aha. Dobrze. Tu sobie dochodzę i w sumie to... Co? Nie, dobra, podchodzę tutaj i... Kurde. Podchodzę tutaj jednak i rzucam na siebie Dark Vision. Dobrze, proszę cię bardzo. Czy przywołanie elementala jest tym? Koncentracją? Ale Dark Vision nie jest koncentracją. Dobrze. Tato sobie dwie marchewki w oczy i nie patrzy. Tak. Tak to działa. Zastrzyk witaminy D, nie? Takie marchewkowe strzykawki. Dobrze. No to rzuć co to Dark Vision. Rzuciłem. A, rzuciłeś już, tak? O, tylko, to że musisz teraz mi dać Dark Vision. Puu. No i co, widzisz coś więcej, czy nie? Nie. No właśnie. No dobrze, to nic. Trudno. Zaklęcie nie ma efektu. Już patrzymy tutaj. Vision enabled, vision range, bla bla bla, basic vision, dark vision, update token. Czy teraz widzisz? Widzę czarno-białe, no. Ty, a, nie, ale czekaj, czy... bo mamy dwa tokeny, tak? Nie, a dobra, zacięło się. Widzę czarno-białe, dobrze jest. Ale po prawej stronie widzisz, tak? To pomieszczenie tak, tutaj tak, na przykład? Tak. O, to ciekawe, bo ja na przykład tyle widzę. Nie tyle widzę. Widzisz mój token? No, widzę, no. W sensie mój kursor, przepraszam, tyle widzę. Aha, no dobra. Okej, okay, to jak ty widzisz, to spoko, dobra, to może u mnie się coś tutaj zawiesiło. Bo jak klikam na wasze tokeny, to ja widzę, co wy widzicie. O, teraz się zupdate'owało trochę. Dobra, no to wszystko jasne w takim razie. Dobra, co dalej? Tyle, to była akcja moja, w bonusowej akcji. Dobra, super. Lira. Już chwila, bo mam problem z dołączeniem ponownie do Foundry, mam z nim jakieś problemy. O. Dobra. Chodzę. Dobra, jestem.
Dobra, wyszedłem kawałek. Bo ja nie wiem, co tam się dalej dzieje w ogóle. Dobra, to wyjdę jeszcze tu. Okej, tu jest nawitarz, też nikogo nie widzę. No to co, no, zużyję akcję, żeby podejść gdzieś tu, żeby tylko nie wleźć w tego, w żywiołaka. No moje kosteczki, aha, wydam rozkaz, żeby wszystko... Idźcie za mną, nie osłaniajcie. Po prostu, więc wszystkie, ten rapier, dobra, te kosteczki, tam wiesz, ja generalnie klekoczą, jestem otoczony kordonem ożywionych przedmiotów. A, zbroja z kości, dookoła. Prawdziwy nekromanta. I tyle, no, zużyłem akcję, żeby się dalej ruszyć i bonus akcji, żeby wydać rozkazy, więc tyle dla mnie. Dobrze. Dobrze. Żywiołak, co robi żywiołak? Żywiołak dalej tam idzie, napierdala ich wszystkich? Pewnie, że tak. Co on tutaj, dobrze, ma? O, no, w sumie to nie widzę więcej. What the fuck? Co? Ja sobie chyba kliknę F5, bo... Przepraszam, muszę kliknąć F5, bo i chuja nie widzę, co się dzieje w ogóle na tej mapce teraz. To powiem ci, że... Powiem ci, guzik, tak, że nie pojawia się tutaj więcej widoczności. Czekaj, token. A, dobra, teraz. O, dobra. Dobrze, dobra, bo żywiołak defaultowo nie widzi, bo to jest mój NPC i to ja robię za jego oczy. Dobra, teraz już widzi. Okej. Okay. No to on idzie sobie tutaj, się robi squeeze, 1, 2, 3, 4 i robi dziab w nich, atakuje dwóch. Rzucaj. D20 plus 5. 22. Dobra. D6 plus 3. 9. Drugi atak. 2d6 plus 3. 22, 9 obrażeń, 29 obrażeń. Spoko. Dobra, podpalone są to też kieleciory. Pracownik działu wędliny, proszony na dział. To bardzo dobrze, to on dalej się przemieszcza w takim razie. I on sobie skończy turę tutaj. Chodząc po prostu w ten szkielet. I ten szkielet ostatni staje w płomieniach. I płomienie stają na nim. Tak, i w sumie od razu te, przez które przeszedłem i ten, w który wszedłem, dostają D10 obrażeń. Dobrze, to te umrą od razu, a tu jest jeszcze jeden, tak? Dobra. Tak, i on dostaje D10. W sensie on jest technically w środku, wiem. Tak. 6 obrażeń, no i jak zacznie swoją turę, no to nie będzie fajnie. Jest podpalony oczywiście. Dobra. Tyle, no, jeżeli chodzi o niego. Fire Elementala, tak? Dobra. Tak. Okej. Kto teraz? Beryl. To ja. Beryl, ale zanim będzie Beryl. W ogóle popełniłam błąd, wychodząc za winkiel tutaj, bo nie mam zielonego pojęcia, w sensie nie widzę nic innego na mapie. Zrób sobie tak, jakbyś chciała. W sensie lewy kliknij i sobie przeciągnij, w sensie trzymaj i przeciągnij, tak jakbyś chciała zaznaczyć wiele obiektów i się odznaczysz wtedy i będziesz widziała chyba wszystko. Target? Nie. Nie, trzymaj lewy przycisk myszy. Miałam target, w sensie miałam w ogóle wybrany ten token, a teraz okej, teraz widzę wszystko. Ciekawe, zgubił mi się elemental. No ja też go nie widzę.
Ale to dlatego, że on też może być na przykład na kawałku mapy, który masz nieodkryty jeszcze jako postać. Tak, może tak być. Tak, bo on dobrze. Beryl Maeve, jaka jest wasza pasywna percepcja, kochane? 15. 15. Dobrze. Wrowie też czekają asasyni Berylowi. Wiesz, to złapie cię za nogę i dzik, dzik, dzik. Wiesz, wychodzą spod łóżka. To wiesz, płaszczką po prostu, stingrayem, nie? Moje wojowniczki. Ale ja myślę, że do oczyszczania kanału zamiast tego gluta to powinien być fire elemental. Jeszcze sauny robię od razu, no nie? Albo both. Najpierw idzie glut, a za nim fire elemental. Duo team. Dobrze. Słuchajcie, słyszycie klekoczenie kości za waszymi plecami. Beryl, z tego pomieszczenia, z którego wyszłyście, i ty, Maeve, również słyszysz szuranie kości po ziemi. Słyszycie krok, jakby ktoś nogami rozganiał kości na lewo i prawo. Powstańcie, moi wojownicy, w imię Farne! Pozbądźcie się ich i przyprowadźcie ich dusze do drzewa. I moje drogie, za waszymi plecami, kiedy wydaje mi się, że mimowolnie popatrzycie w tamtą stronę, widzicie mężczyznę, szkieleta wysokiego na jakieś 2,5 metra, obitego kości, które są, wydaje się, że ma pancerz na sobie, który jest sprasowany, wykonany ze sprasowanych kości. Ma długi, kościsty miecz w ręce, kościaną tarczę. A co gorsza, ten szkielet węża, który był za waszymi plecami, który zdobił to pomieszczenie, zaczyna się przesuwać. Sobie to ustawimy. Doskonale. Oni są za Fire Elementalem. Ten rzut akurat i update. Dobra. Beryl, widzisz tą ogromną paszczę, tą szczękę tej istoty, która jest, wiesz, rozerwana na dole, rzędy kłów. Oczy świecą bielą i błękitem. I te kości, ty zobaczysz tą Maeve, jakby stojąc z tyłu. Widzisz, że błyskawice zaczynają się przesuwać po tych kościach. Zaczynają przeskakiwać z jednej na drugą, coraz szybciej. Bestia otwiera paszczę i wprost w ten tunel, w którym wy, moi kochani, stoicie. Ja sobie tu już sprawdzę. Na jaką to jest odległość? Dobra. 1,5 metra. Duża odległość. Nie no, odległość jest duża. Poproszę was o Dexterity Saving Throwy. Których nas?
No właśnie. Już mówię. Beryl, Brego i Lira. Dexterity saving throwy. No nie za bogato. Nie za bogato, to prawda. Brego, bardzo ładnie, świetnie. Ta chłop dzisiaj szasta tymi dwudziestkami. To prawda. Dobra, w takim razie... To wszystko przez ten mój heroizm i lot za Lirą. Ci, którzy nie znali, czyli Lira i Beryl, 32 punkty obrażeń od Lightning Damage. Ile? 32 punkty obrażeń. Potężne wyładowanie elektryczne. Błyskawica przecięła cały ten tunel, odbijając się od ścian, od wody, która gdzieś tutaj jeszcze płynęła i napływa z powrotem w te tunele. O, jeżeli mieliście jakieś spele na siebie rzucone, Constitution i tak dalej, to to jest dobry moment na to, żeby sobie tutaj rzucić. Ci, którzy zdali, patrzę na ciebie, Brego, połowę z 32. To była akcja. I co? Ja myślę, że ona tu zostanie, a w twoją stronę, Maeve, idzie ten wysoki rycerz. Przypierdol. Ty miałaś ready action, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Czy to już ci się tak, skończyło? Dobrze, proszę cię bardzo. To się teraz dodaje. To jest tak. Tak. Plus 22. Moja droga. Nie trafiasz. Widzisz, że wziąłeś taki potężny zamach, uderzasz, wiesz, na wprost, tak jakbyś chciała go przeciąć na pół. Widzisz, że on się zasłonił tą kościaną tarczą. To bizento zaskrzypiało, zazgrzytało, zsunęło się na bok i uderzyło w ścianę. Drugi atak. Nope. Próbowałaś, wiesz, wyciągnąć to. Jak wyciągnęłaś, on tylko zbił to bisento na bok, także, wiesz, zagrzechotało o ścianę, krzeszając parę iskier. I teraz będzie on. Teraz będzie on. I'm in danger, no. Słuchaj. I'm not raging. Dobrze, multi-atak. Po. Dobra. Cyk. Czekaj, dobrze, stąd mogę rzucać. Jest atak. Normal. To jest raz, 21. Mhm. Mam 14 AC. Dobrze. To jest drugi atak. Yep. Okej. Okay. Słuchaj. Sobie rzucamy tutaj. Ale zanim. Widzisz, że on, wiesz, wzniósł ten miecz w powietrze, on zabłysnął, zapłonął czarnym płomieniem. I wiesz, i uderza raz i drugi. Poproszę cię, moja droga, o
o Wisdom Saving Throw. Super, super, świetnie. A to co to? Zarzut? A, ile był save throw tego zaklęcia, co poszło po mnie? Tego, co naga piorunem walnęła? Wiesz co, już patrzę, moment. Przepraszam, ale przypomniałem 16. sobie, że jestem otoczony i... Okej. Dobra, dziękuję. Dobra, wracając. Maeve, moja droga. Tak. O, bo to mi się nie rzuciło ten obrażenia od razu. Co za... R6. O, plus. Przepraszam. Pierwsze obrażenia. To jest 18 obrażeń. Drugie obrażenia. I teraz tak, ja sobie muszę tylko... Must succeed wisdom saving throw as in... until the spell ends. Okej, okay, to jest na ile? Jedna minuta. Poproszę cię o drugi raz poproszę cię o wisdom saving throw. Super, udało ci się zdać. Czujesz, wiesz, jak to ostrze przelatuje, wiesz, obok twojej głowy, gdzieś się uchylasz przed tym, czujesz trwogę przez moment, dwa, trzy uderzenia serca, wiesz, z powrotem, wiesz, czas zwalnia na chwilę i przyspiesza. A to była jego akcja. Mam bonus pytanie, akcja czy również. Tak normalnie, to się da... dodać, w sensie jako damage? Czy musisz rzucić podniesienie damage z ataku? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Jak klikniesz sobie na wynik prawym przyciskiem myszy, to ci się otworzy takie okienko. Nic ci się nie otwiera? Nic mi się nie otwiera. Dobra, to ja ci tutaj to kliknę. Jest pyk. Ja sobie wiesz, ja sobie mogę dodać, nie? Ale w sensie manualnie. Znaczy mogę ci tutaj już to... uczynić jak trzeba. Niestety, dobrze. Nic mi się nie otwiera właśnie. Okej, okay. A jest tak. Apply damage. Dobra. Mamy to? Chyba jest tam odebrane życie zostało. Zostało odebrane. I dobra. Moi drodzy, jedziemy dalej. Beryl. To ja w swojej akcji aktywuję moc twojego super uber trójzęba, więc pewnie uderzeniem o ziemię, wiesz, pioruny będą się sypać. A w bonus akcji w tym miejscu przywołam mackę z wody i zaatakuję ona tego pana. Czy jest jakaś, jest jakiś advantage? Będzie advantage, tak. Nie wiem, przepraszam, ja rzucam, zrzuciłam... Ty rzucasz obrażenia jakieś, tak, a nie macki. Przepraszam. To już. Nie. No to tylko się pojawiła, nie trafia, tyle. Dobra. Weźmiemy sobie tam budynia, położymy. Żeby było widać, że tam jest macka. Dobra. Macka z budynia, Maeve.
na papa jej. Usłyszałam imię, które bardzo mi się nie podoba, więc tu jest Rage Instant. Instant Radio. No nie, wyciągnęłeś mi budynia i teraz czekaj chwilę. Kurde. Wyciągnąłem ci teraz budynia. Teraz jestem budyniem. Jestem budyniem. No nie, najgorzej, dobrze. Czekaj, to nie wyciągnę budynia, wyciągnę kisiela. Jejku. Kisiela. Kiśla, atakuj. Dobra, czekaj, okej. Teraz, nie, moment, co się dzieje? Jest. Co się dzieje, indeed. Jest, thank you. Rage, dobrze. To jest Rage, a teraz jeszcze jest, że Wild Surge. Zrobić roll. 3, sure. Fine. Mhm. I teraz pytanie, bo ja to odczytuję tak, że to jest instant, w sensie, że jakby to jest na, no tak, na tej tak, generalnie wild surges, wild magic shit dzieje no. się tak. Dobre to jest. Tylko teraz pytanie, ile ja tak naprawdę widzę? Moment. Jak to teraz zrobić tak, żebym znowu widziała to, co ja tylko widzę? Okej. Okay. Ja bym się teleportowała po prostu. Jest up to 30 feet. Mhm. Więc ja się teleportuję po prostu. Actually. 10 stóp, I guess. No tak. Bo ja wtedy, w sensie on wtedy dalej jest w moim range'u, bo mam glebię. Mm-hmm. Tak. Więc po tym teleporcie zaatakuję. Zastanawiam się, czy chcę robić reckless, czy nie, ale chyba nie chcę. Chyba nie tym razem. Nie wiem. Not this nie time. Wiem, czy chcesz. I tak cię trafi później. Imo. No. To też prawda. Też tak myślę, masz małe AC. Musisz go outdamage'ować, tak naprawdę. Your AC small. Jest. Więc co, będę reckless. Wszystko. Wszystko reckless. Advantagio. Uuuu, pięknie, yes. Kurwa, yes. Dobrze, naturalne 20, dawaj, rzucaj obrażenia. Kryt. Ładnie go teraz obraź. Krytuj. Ładnie go obraź. Normal critical hit. Rzuciło mi dodatkowo do tego, wspaniale, 26, to mam brutal critical. Dobrze. Jedną tą, jedną dziesiątkę. Jeszcze jeden taki atak. I here we go again. 25? Trafiasz. Yeah. Ale tym razem już normal damage. I to jest 15. Mhm. I 15. Apply. Dobrze. Rzucał konstant. Słuchaj, jakiś ten, jakąś koncentrację? Rzucał. To za dwa. A, jeszcze czekaj. Tak, przepraszam, jeszcze drugi raz, no. Zdaję. Słuchaj, wzięłaś, wiesz, taki potężny zamach, uderzyłaś jeszcze raz tak samo. Widzisz, że on się zasłonił tą tarczą, rozpołowiła się, ona się rozpadła na dwa kawałki. Została mu tylko, wiesz, przyczepiona jedna część na ręce. Tak popatrzył. Masz wrażenie, że gdyby miał mięśnie twarzy, skórę, to by się uśmiechnął w twoją stronę. Odrzucił tą pozostałą część i wiesz, i chwycił ten miecz w dwie ręce. Następne. Brego. No więc otóż tak. Brego, jako że nie widzi, co tam się dzieje, a jedynie no słyszy. No faktycznie nie widzisz, co jest z tyłu. Więc odwracam się, znaczy biegnę do Iry, podbiegam,
Mhm. Odwracam się, celując w tamtą stronę. Jak tylko coś zobaczę, coś co nie jest. Coś co nie jest moim przyjacielem, że tak powiem, to będę strzelał. Dobrze. Dobrze, czyli robisz ready action. Nie widzisz. Chyba, no ale w sensie ten Elemental Fire tutaj robi. Gdzie Fire Elemental? Panie, on jest na górze schowany. No, a gdzie jest Brego? Jest tutaj, więc widzi po prostu tutaj ten, no, że jest światło stąd. Dotąd widzę. Gościu, tak. U góry widzisz światło. No, u góry widzisz tak. Tutaj jakiegoś zombiaczka. Tak. Słyszę, że coś się za mną dzieje i to dość grubego, bo słyszałem jakieś teksty, jak ktoś coś gadał, coś ten, więc tam, no, mam wrażenie, że tam, po tej stronie jest grubiej i dostałem w plecy błyskawicą. No. Także ready action, szatru, tak? Tam ciul, tak, przygotowuje się do... Ready action, czyli tyle, tak? Nawitasz. Dobra, no to ja sobie tutaj tak podchodzę. O, widzę tego skurwiwija i wyciągam kolejny kłaczek z Bag of Tricks. I rzucam sobie raz jeszcze. Czy możesz razy użyć tego dziennie? 3. I moi drodzy, obok tego skurwiwija pojawia się lew. Nice. Fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się podoba. Wyciągnął lwa. Lion. Aktywowałeś moją kartę pułapkę. Lion. Lion. No dobra. Obok tego skurwiwia. Dobrze, dam go tutaj do tyłu. Mhm. No i lew będzie atakował i co on tutaj ma? Ma pack tactics, więc ma advantage, ale jako że nie ma dark vision, to będzie miał straight rolla. Mhm. I ugryzie go, a co? Plus 5. No to bajtuj. Mhm. A no tak, ja już więcej. A może w bonusowej. A nie, w bonusowej akcji chyba mu wydaje rozkaz, tak? Mhm. Tak. No to mówię. Atakuj go. No i Lionek atakuje. D20 plus 5. A plus 6 dałem. 12. Nie trafia. Dobra, okej. Okay. No to tyle Lion zrobi, bo nie ma multi-ataku. I to jest cała moja tura, dziękuję. A dobra, odejdę sobie jeszcze tutaj. O. Dobra, no to... Lira nie ma się za dobrze. Oberwał tym piorunem. Stracił koncentrację, zresztą nawet jakby nie stracił koncentracji, to te wszystkie czaszki latające dookoła niego i tak by zostały usmażone tym zaklęciem. A sam ma 2 hapeki. No wygląda dramatycznie, nie? Także... Do Brego powiem, kościeje, zombiaki, mrok na dokładkę, wyślijmy umrzyków wprost pod rabatkę. Oh yes. Jako inspirację. Działka się udziela. A sam zrobię jedyny sposób, jaki mogę sobie dodać tankowości dużo w takim momencie. I'm giant ape now. Tak jest. You giant ape? Dobrze. Monkę strong. Apes together, return strong. To ape. Tak jest. Return giant to ape mode. Ma 40 movementu. Czy się tu zmieszczę? No, dobiegnę to sobie. Dobiegniesz, tak. Ale wiesz co, ja sobie...
Ja nie chcę biec tam wprost sobie o tam, tylko pobiegnę od Uzaru. Tak, i za rogiem się schowam tu na przykład. I będę czekał na swoją turę, bo nie chcę obrywać po mordzie, póki nie będę mógł jabić po mordzie. Jakby to jest dobra taktyka. Dobrze. I tyle. W porządku. Fire Elemental. Co robi? Czy dostaje rozkaz powrotu, czy ma napierdalać te zombiaki tam u góry? Wracaj! Dobra, to niech wlezie sobie w tego, bo tam... Gdzie mam za dużo ruchu, nastąpę na tego. Bo nie przejdzie przez ten, nie? Czy nie, no on ma aż ten... 50 stóp, tak, tak. 3, 4, 5, 6, 7, no. To jeszcze mógłby przejść, ale nie chcę podpalić Brego, więc zaatakuję tego. Jest tylko Brego. Proszę bardzo. Pierwszy, tak. Zesrał się. Jeden. O! Widzę już Peryl. Tak, widzisz. Drugi atak. O, no, ale zesrał się. No to wchodzi w niego po prostu i go podpala. Na ratypie. Okej. Okay. Dobra. Tyle on. Mhm. Dobra, w takim razie... Bon naga. Bones, cojones, nagones. Dobra, no myślę, że ona wyjdzie tu. A ona może się squeezować? To jest na tyle szerokie, że ona jest w stanie tu wejść, nie? Ona zajmuje całą tą przestrzeń. No, a teraz weszła na Beryl. No tak, no weszła na Beryl, no bo musiałbym Beryl przesuwać, nie? Więc... To właśnie o to mi chodzi, tak. Czy może się squeeznąć przez nią, o to mi chodzi. Beryl jest small. To już w ogóle. Tak, myślę, że tutaj będzie spoko. No dobra, no to atak od lwa. Tak, proszę bardzo. O, i ode mnie, bo on był 10 tak. stóp ode mnie. No, to prawda, to prawda. A jeszcze jest, Reckless był? Był Reckless? Był. Dobrze. Och. Jezu. Uff. Nie ważne. Uff. Dobrze, nie trafia. Ile on ma AC? 15. Nic nie trafia. Luj. O, ja tu myślę, że... Dobra, no. Powiem tak. Wyście trafili... O kurwa, nie trafiliście niczym jej. A nie, ten lew ją ugryzł. Dobrze. O ile dobrze pamiętam, coś tam ją dziabnął. Lew ma sentinela. Lew nie ma sentinela. Nie ma sentinela. Nie ma. Jak to nie? Dobrze, to w takim razie... Kibi bajki. Ja myślę, że to będzie powtórzone. Już jeszcze sobie zobaczę tylko ile ona ma. Nie, no ma 15 inteligencji, to nie, to jest powtórzone zdecydowanie. Poproszę o Dexterity Saving Throwy. Kogo? Beryl, Lira i ty, Navi. Nie podoba mi się. Dobrze. Navi, Lira wszyscy zdaliście. Wow. Najsik. Kurde. Nice. Elegancko. Wow. Dobrze. Bęk. Oj, to nie był fajny rzut. To jeszcze frajerski rzut. 17 lightning damage poleciało. Cały ten korytarz. Więc przez pół sobie to robicie.
I teraz tak, pójdziemy sobie tu. Czyli to 8. Ja jeszcze muszę rzucić na utrzymanie koncentracji, nie? Ja, tak, ja 10 też. Lub więcej. I ty też, 10 lub więcej. Już jak chyba tam? Nie utrzymam tej koncentracji. Nice, bardzo ładnie. Super. Dobrze, a na co to była koncentracja? A na polimorfie pewnie, nie? Czy na co? Dla mnie tak. O, dobra. Ten szkielet podnosi miecz w twoją stronę, Maeve. I widzisz, że patrzy przez chwilę w tą ciemną przestrzeń za tobą. W stronę tej istoty, która za wami uderza zaklęciami. Jesteś w stanie to zrobić lepiej. I czarna, ten czarny płomień znika, zeskakuje wręcz na ziemię, odbija się od ściany i wpada prost w ciało tej istoty za twoimi plecami. On natomiast patrzy wzrokiem z powrotem w twoją stronę. Ty już dawno powinnaś być złożona w ofierze. Teraz wrócisz do łona. I wykona w ciebie dwa ataki. A teraz jest tak, tu muszę zaznaczyć, tu jest target, jest tak, jest, gdzie on jest, tu jest, pick, attributes, features, great sordo. Wędrz, bo użyłam reckless ataku. Wiem. Pyk. Pierwszy wchodzi. Atak. Advantage. Drugi wchodzi. I teraz tak. W ogóle jakieś... Czemu się tutaj nie pokazują te? Nie rozumiem. No dobrze, nic. Okej, to było słabiutko. I drugi rzut. Drugi rzut już jest lepiej. 9 i 17. Odrzucę ci to. Obniżę ci te HP-ki twoje. Tylko pamiętaj tak, ja już jestem w rage'u. Jeśli któreś z tych obrażeń jest physical, w sensie bludgeoning, piercing albo slashing, to jest połowa. Ale jak są magiczne, to wchodzi całe. W sensie całe są dobrze, magiczne. Dobrze, tak. To tak. Całe są magiczne. Tu... O nie, prawym. Jak to jest inny damage type, damage. Nie? Apply damage. Dobra. Słuchaj, dwa ataki. Wiesz, przeszły ci gdzieś tuż obok twarzy, tuż obok szyi. Może gdzieś cię nawet zadrasnęło, czujesz, wiesz, ten wilgoć, która zaczyna spływać pod koszulę. Serce zaczyna szybciej bić. To był on, Beryl. To jest resistance na bludgeoning, piercing i slashing. Nie jest na non-magical. Barbarianie. No więc w sensie, jakby, jeśli to jest magical na zasadzie magical, magical. Necrotic, wszystko? To nie jest necrotic, ale magical. W sensie, ale to są to magiczne. Jest, ale typ obrażeń. Poza tym, że magical, non-magical. Tak. Musi nawet jeśli jest magical bludgeoning, to dalej to jest połowa.
Tak. A, to przepraszam, to przez pół w takim razie. To chodzi o typ. Okej, okej, o typ obrażeń. Dobrze, 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 przepraszam. To już cię tutaj, to leczę za pół. Apply healing. Barbarzyńca totemiczny, the best of the tanks. Apply healing i tutaj będzie apply half damage, apply half damage. Dobra, teraz się zgadza. Beryl. Ja w bonusowej akcji rzucam heksa. Na tego zioma rycerzo przy Maeve. A w akcji bo mogę dwa zaklęcia rzucić, tak? Drugie, tak, do drugiego poziomu w bonus akcji. Nie no, to bonus akcja to jest hex. No, to drugie możesz rzucić zaklęcie. Normalne, mogę z piątego poziomu. Ale hex to też jest zaklęcie. Drugiego poziomu. Ta. W sensie, czy mogę rzucić dwa zaklęcia w turze? Tak, tylko pytanie, hex jest którego poziomu zaklęciem? Bo my tam, o ile dobrze pamiętam, robiliśmy tak, że do drugiego poziomu można było rzucić. Hex jest pierwszego poziomu. Dobrze, to możesz rzucić, śmiało. I hex jest w bonusie właśnie. Tak, i mogę z piątego poziomu rzucić? Tak. To tak, rzucam heksa na tego pana i ja bym chciała, żeby on miał disadvantage na charisma saving... Aha, bo saving throwy to nie są te... To nie są czeki? Nie. W heksie właśnie nie są czeki przypadkiem? W sensie to nie jest... Wydaje mi się, że to jest disadvantage na czeki. No tak, czeki, nie na save'y. Na czeki, nie na save'y. Tak. Więc to się najbardziej opłaca jakiś strength, dex, tego typu, nie? Dobra, to zmienię kolejność. To najpierw chciałam rzucić banishment z piątego poziomu na niego i na tą nagę. Kurwa, czekaj, to możesz rzucić na dwie osoby? Piątego mogę. Kastuje. Banishment? Tak. Już patrzę. Charisma saving throw or be banished? Okej, okay, okej, okay, dobra. No to rzucamy. Charisma saving throw. O, dobra, to nie jest turn undead effect. Tu kolega zdaje. To nie zdaje. Słyszycie tylko taką... I znikła. No ja i tak nie widziałem, więc... Tak, ja słyszysz tylko taki, wiesz... Brak nam, co to się odpierdziela? No dobrze, no to w bonusowej akcji na niego hex. Niech będzie na... jaki ability check. No siła chyba najlepiej, albo dex. Albo na siłę, może być, no. To dobrze. Siła niech będzie. No to wyprintuj hexa na czat i... I następna osoba... Maeve. Czekaj, stop. Moment, jeszcze sprawdzę tylko, czy... nie rzucam heksa, bo heks jest koncentracją i to też jest koncentracją. A, i banishment. Dobrze, to nie rzucasz heksa. To macka bije tego zioma. Dobrze, dawaj advantage. Atak z macki. Trafia. Uff. 15. Fuck me, nice. Aha, ale to rzucę jeszcze, bo zobacz, zobacz, czy nie będzie kryt. No nie. Nie, no to dobrze, tyle, 14 obrażeń. 15 obrażeń, 14 to drugi rzut. A, no tak, dobrze. I przesuwam się do chłopaków tu. Dobra.
Maeve. Czy jako, że on jest otoczony tą matką i tym lwem... Tak. Adwantarzio. Tak. Adwantarzio, tak. Bez reklesa. Nie muszę się tak wystawiać na obrażenia. Nie umie się bawić. Dobrze, dawaj. A, jeszcze koncentrację mu rzucę. No to... O, będą... Dawaj, 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 dawaj. Adwantarzio. Pierwszy atak. Uff, 27. Trafia. Dobra. Damage normal. Uff. Dobra. 10 slashing damage. Jeszcze raz atak. To już nie. Mhm. Słuchaj. Wiesz, wzięłaś tak. Ten jeden zamach, drugi i wiesz, ten drugi miał chyba mniej siły. Widzisz, że on, wiesz, zbił go na bok i złapał na chwilę to Bisento w dłoń, po czym wypuścił, tak wiesz, jakby cię chciał odepchnąć po prostu w stronę ściany. To Maeve tak wykorzystując właśnie to momentum, że on ją tak odpycha. Mhm. Prawdopodobnie to nie zadziała, bo skoro on jest jakimś paladynem farne, to pewnie na frightened ma wyrąbane. Ale nie użyję tego teleportu, który mam z Rage'a, tylko użyję face stepa w bonusowej akcji. Mhm. Dobrze. Jako, że jestem w zimowej... w zimowym aspekcie. Mhm. To on musi... To on musi zdać wisdom save'a. Wisdom save'a musi zdać. Tak, u mnie to jest DC 14. Okej, czekaj, już patrzę. Wyprintuję tego face. To jest nawet DC się pojawiło, także możesz. Już patrzę tylko. Zakładam, że pewnie ma jakieś. Nie będę rzucał. Cannot be frightened. Mhm, no, ale tak czy siak. Teleportujesz się do tyłu, tak? Tak, teleportuję się. Tutaj ta naga wróci. Jak się załamywało kontrolę? Klikasz jeszcze raz lewym. Nie, ale... Trzymasz kontrol. W sensie trzymasz i klikasz lewym wszystkie myszy. I po prostu się teleportuje tutaj. Mam nadzieję, że tam... Nie, nikt nie jest. Dobrze. No, więc Maeve wykorzysta właśnie to, że on ją tak odepchnął i zmieni się w ten aktualnie srebrny pył i teleportuje się tam obok reszty. Dobra. Brego. Dobra. Znowu jesteś w ciemności, nie? Jakby... Proszę światło! I... Tym razem jak widzę, że mi już widzę, że się mi nagle pojawiła ta Maeve w tunelu, więc strzelam po prostu nośle w tą stronę, z której tam wiem, że leciały jakieś dźwięki czy coś. Mhm. Także z niekorzyścią będę strzelał bez tego. bez sharpshootera. Atak, disadvantage. No, pierwszy trafił. Rzuć obrażenia. Dobra, nie. Trafiłeś mi w lwa. Lewku. Lewku, please. O Jezus. Tylko 16? Jak trzeba, to kurwa nie zadaję tych obrażeń, nie? A jak nie trzeba, to zabiję. Dobrze, 10 HP-ków mu zostało. Tak, a drugi atak był 19, więc też pewnie nic nie trafia. To nie trafia. No to niestety nic. Zostaję tu gdzie stoję i... Ciemności, biedny chłopak. Na witaż.
Widząc, że Maeve się tutaj teleportowała, potrzebujesz leczenia? Maeve taka pocięta gdzieś tutaj z tego Greatsworda. Tak. No tak. To bonus akcja, 4 kosteczki z Balm of the Summer Court. Czy mogę tutaj jakoś ten wrócić? Nie, dobra, no to 4d6, roll. Poch. Proszę, jaki rzut piękny. 21 plus 4 temporary hit pointy. No leczysz tam. No dobra, to ja nałożę to leczenie, żeby tutaj... No. A ja przechodzę sobie... Yes. Przechodzę sobie przez Maeve. Dalej, dalej nie mam dobrego wzroku tam na dół. Do góry mam, na dół nie mam patrzenia. No, wiem, właśnie coś jest... Coś jakoś masz na mapie źle. Jest nie tak. Źle. Dobra. Nawet jak przejdę tutaj, to nic nie widzę. A, dobra, kurwa. Teraz. Dobra. Tak, teraz tak, jak najbardziej. Przechodzę Vision sobie... range musiałem ci... Oprócz tego, że masz wizję, też musisz mieć zasięg tej wizji. Dobra. No to jestem tutaj i używam trzeci raz Bag of Tricks. Te zwierzaki no. Nie znikają? No, jak nie, się tam. Nie. Okay, dobra. Może się uda, może się nie uda. Tak mówię. Wyciągam z baga jeszcze jednego pufka i go rzucam. Giant Goat! Black. Za niego. A nie, to nie jest Black Bear? To inaczej. Aha, Giant bo to goat. Nie jest ten, dobrze. Tak. Giant Goat. Dobra. Podchodzę tutaj i rzucam za niego. Dobrze. Ci go tam tyrpał w dupę. Będzie. No. Giant Goat. Tak. No to jest tylko jedna i... druga. Pum. Tak. No i w mojej akcji oba go atakują. To będzie straight roll, bo jest ciemno. Nie? Mhm. Dobra, więc najpierw Lion. Lion ma plus 5. Nope. Trafi go któryś czy nie? A Goat ma też plus 5. No, trafia. Fantastycznie i Giant Goat zadaje 2d4 plus 3. Mhm. 4 plus 3. Nice, o kurde, niezłe obrażenia. Słuchaj, tak się robi. Słyszycie to uderzenie po prostu, by młotkiem w kamień uderzył. A, dobra. Dobra, więc to było 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja się chowam tutaj. Mhm. Lira? Po raz kolejny. Okej, okay. No to ja przejdę sobie ponad... ponad Beryl. Mhm. Kurwa, gdzie... Aha, wążu zniknął. Wążu tak. Zniknął, tak. No dobra, to bonus akcji pokażę temu rapierowi, który dookoła mnie lata, że ma atakować tam, gdzie ja, i biorę głaz i ciepnę głazem w tego typka. No dobra, to rzucaj. Będzie miał, plus 2 do AC będzie miał, bo jeszcze przez lwa musisz przerzucić. Mogę zasłania okay. Tylko. No to normalnie mam... No jest duży, plus, jest duży, nie? Plus 9 mam, czyli zapiszę se plus 7 po prostu. No myślę, że to będzie fair. 20 plus 7. No daj, trafiasz. Trafiam. I didn't see that coming. Okej. Okay. No one saw that coming. What the fuck? No bo jest małpą. Aha, nice. Ja jestem giant ape. Giant ape. Okej, 30 obrażeń.
Dobra. I fucking hell, nieźle. Dobra, Fire Elemental. Widzisz, potężny ten głaz, wiesz, wyrwał kawał potężnego pancerza z niego, nie? Jeszcze ten mój dancing rapier podlatuje sobie, jego będzie od góry dziabał, bo on lata, więc dobra. Chyba nie potrzebuje tego przejścia. Nie. No to dawaj, rzucaj. Jeszcze raz go wyprintuję go. Dobra, wyprintowałem i on ma plus 9 do trafienia. Czy przez to, że jest otoczony przez bestię i bity, ma advantage? Tak. Jest tam bity z każdej strony. Dobra, to jest... To na razie rzucę po prostu 2d20. Uff. No, to raczej nie trafi. To bardziej to tak, wiesz, tak jakbyś batutą w ten stolik uderzał. Puk, puk, puk. On tam mu ten hełm tak ding, tak. Ding, ding, ding. Bez jakiejś... rytmicznie, choć bez żadnej szkody. To prawda. Prawda. I ten kościej ma zmniejszoną prędkość o 10 stóp. Okidoki. Fire Elemental poszedł do góry bić? Fire Elemental idzie do góry i robi. Dobra. Bla. Bla. Dobra, to nie będziemy rzucać, niech tam napierdala po prostu. Dobra, to teraz on. Poproszę od kozy i od macki. Obrażenia. Chociaż czekaj moment, tu sobie zobaczymy, czy on będzie... A kurwa, dobra, nie trzeba, nie musicie. Poproszę o Charisma Saving Throw Maeve. A co to za efekt? A już ci powiem. Moment. Znaczy, charming, to jest charm, no to będzie charm. Czy to, czy no ty to masz mam, advantage, mam, nie? Mam advantage. No to proszę cię bardzo. Advantage'uj. O Jezu, ale advantage? Moja droga. Oj, dokładnie. Okej, już sekundę, tylko sobie doczytam. Okej, dobra. Słuchaj, w takim razie... Moja droga... Wskazał mieczem w twoją stronę, Maeve. Twój wzrok się spotyka. To jest chwila, kiedy... Kakofonia dźwięków uderza cię. Na chwilę obraz rozmywa ci się w jedną, w drugą stronę. Wy natomiast widzicie... Brego, ty stoisz obok Navi. Lira, ty masz to za plecami. Tak, za plecami będziesz ją miał, więc tego nie zobaczysz. Ale Navi i Beryl i Brego... Widzicie, jak długi łańcuch, który przemienia się w cierniową koronę, zaczyna się zaciskać na głowie Maeve. Zabij ich. I tu zakończymy sobie tą sesję, kochani. Oprócz dźwięków walki słychać będzie tam też oszałamiający
krzyk i wrzask Maeve. Krzyk berserkera. Szały, z jakim jeszcze, jakiego jeszcze nie słyszeliście w jej wydaniu. Dziękuję bardzo.